Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie omówię dla Was budowę panelu administratora w WordPressie. Film ten powstaje na życzenie jednego z widzów, który właśnie takie zapytanie do mnie wysłał. Zaczynajmy. Klikając w to miejsce przechodzimy do panelu administratora. Pierwszą sekcją jest kokpit. Tutaj znajdują się podstawowe informacje. Jakie mamy ilość stron, wpisów, komentarzy, jaka obecnie jest aktywna wersja Windowsa i z jakiego motywu korzystamy. Ten Windows, który Wam prezentuję w tym filmie, jest świeżo zainstalowany na serwerze. Ma to na celu ułatwienie Wam, jako osobom, które dopiero zaczynają przygodę z WordPressem, podążanie za właśnie takim WordPressem, jakiego Wy będziecie widzieć. Jedyne, co zostało zmienione, to tutaj wygląd, kolorystyka, nic poza tym. Wracając do tematu kokpitu, mamy możliwość tutaj również aktywacji lub wyłączenia dodatkowych okien, jak szybkiego szkicu, tutaj dodatkowo informacje odnośnie WordPressa i aktywności, czyli dyskusji na naszym blogu. Kolejną częścią tej sekcji są aktualizacje. WordPress przewiduje automatyczną aktualizację, jeżeli chodzi o aktualizację bezpieczeństwa, czyli te, które w nazwie, w numerze WordPressa zajmują trzecią pozycję. Pozostałe, na przykład 3.9, będą wymagały naszej ingerencji i naszej zgody na instalację. Dodatkowo będziemy mieć tutaj możliwość aktualizacji do nowszych wersji, wtyczek, motywów i tłumaczeń. Kolejna sekcja to wpisy. Klikając właśnie na tą sekcję, pierwsza zakładka to wszystkie wpisy. Będziemy mieć tutaj podzielone w zależności od tego, czy one są opublikowane, czy są szkicami i każda inna kategoria. Wyświetlają się w takim prostym układzie tytuł, autor, kategoria, do której jest przypisana tag, który jest przydzielony i ilość komentarzy oraz data publikacji. W tym i w tym miejscu możemy utworzyć nowy wpis. Tym nie będę się zajmował. Kategorie pozwalają nam uporządkować wpisy w zależności od, powiedzmy, tematyki, tak jak sobie założymy. W tym miejscu mamy możliwość edycji i sprawdzenia, jak kategoria aktualnie jest już utworzona. W tym miejscu możemy utworzyć kategorię, nawet z podkategoriami, wykorzystując rodzica jako kategorię główną. Opis kategorii w niektórych motywach jest wyświetlany, więc czasami warto go wprowadzić. Tagi to kolejny sposób zwiększenia opisu zawartości naszych wpisów. Tutaj będziemy mieć możliwość, analogicznie jak do kategorii, przeglądnięcia obecnych, a tutaj do stworzenia nowych. Tagi dobrze, jeżeli są uzupełnieniem treści, jeżeli chodzi na przykład kategoria WordPress, a tagi powiedzmy WordPress i wersja lub jakieś dodatkowe informacje odnośnie samego WordPressa. Jeżeli użytkownik będzie korzystał z chmury tagów, pozwoli mu to w łatwy sposób wybrać interesujące go wpisy. Kolejna sekcja to media. Tutaj zgromadzone są wszystkie użyte przez nas media, czyli grafiki, audio, wideo, jeżeli nie jest zagnieżdżone i tylko nie jest osadzone na zasadzie linku. Również inne pozostałe pliki, łącznie z paczkami zipowskimi. Taka sama organizacja, jeżeli plik, który mamy przesłany do biblioteki mediów, nie jest częścią strony lub wpisu, będzie w zakładce niezałączony. W tym i w tym miejscu możemy dodać nowy plik i ogranicza nas jedynie 8 MB wielkości przesłanego pliku. Odnośniki. Tutaj mamy domyślnie utworzone przez WordPressa. Również są one skategoriowane, albo jest przypisana kategoria do nich. Jak to woli, w tym i w tym miejscu możemy stworzyć nowy odnośnik. Tutaj mamy analogicznie do kategorii wpisów uporządkowanie naszych kategorii odnośników. Kolejna to strony, sekcja analogiczna do wpisów. Myślę, że nie ma sensu tutaj więcej informacji Wam przekazywać. Komentarze. Mamy możliwość sprawdzenia, czy jakieś oczekują, jeżeli mamy ustawione moderacje komentarzy, zatwierdzone, niechciane i te, które usunęliśmy. Tutaj jest domyślny nasz pierwszy komentarz od WordPressa. Wygląd. Dość istotna sekcja, która pozwala nam zindywidualizować naszego bloga, wygląd bloga.
mimo użytkowania tego samego motywu możemy wprowadzić zmiany, które go będą wyróżniać. W pierwszej części motywy mamy możliwość przeglądnięcia oraz dodania kolejnych. Podlinkuję Wam w opisie i tutaj gdzieś w adnotacji filmik, w którym omawiam, jak zainstalować motyw, i w kolejny filmik przy okazji omówienia sekcji wtyczki, jak zainstalować wtyczki na WordPressie. Przejdźmy zatem do personalizacji. Tutaj mamy możliwość skorzystania z podstawowych funkcji edycji naszego motywu. I tak po kolei: tytuł i opis witryny, kolory, które możemy zmienić, czyli tytuł witryny i kolor tła, obrazek tła zamiast koloru, nawigację, czyli tutaj możemy zmieniać, dodając menu, strona statyczna, główna lub strona z naszymi jakimiś powitaniami lub innymi informacjami, które powinien użytkownik na samym wstępie mieć zaprezentowane. Gdy wybierzemy stronę statyczną, właśnie w ten sposób możemy przypisać stronę z zakładki właśnie sekcji strony, która będzie na przykład powitaniem albo opisem naszej strony, naszej działalności, a inną stronę wybrać dla strony z wpisami. Ostatnia zakładka jest tutaj zakładką przypisaną do motywu 2014 i pozwala nam w jakiś sposób zarządzać wyświetlaniem. Nie będę tego omawiał, gdyż to jest taka indywidualna dla każdego motywu opcja. Kolejna sekcja, jak już wspomniałem, wtyczki. Mamy tutaj możliwość przeglądania obecnie zainstalowanych wtyczek. Będą one uporządkowane w zależności, czy mamy je wyłączone. Tutaj będziemy mieć wszystkie wtyczki. Będziemy mieć wtyczki, które na przykład ostatnio wyłączyliśmy, i tak w różny sposób uporządkowane. W tym i w tym miejscu możemy dodać nową wtyczkę, jak wspomniałem. Znajdziecie w opisie link do filmu, w którym będę omawiał instalację wtyczek. Edytor pozwala nam edytować kod naszych wtyczek zainstalowanych. Należy to stosować go z rozwagą i pamiętać, że aktualizacja zarówno motywów, jak i wtyczek usuwa z zmiany w kodzie. Użytkownicy. Możemy zarządzać, nie tylko możemy być jedynym użytkownikiem WordPressa, możemy zarządzać zarówno użytkownikami, jak i nadawać im odpowiednie stopnie, jeżeli chodzi o kategorię możliwości zmian, wprowadzenia zmian w WordPressie na blogu. Tu w tym miejscu możemy dodać nowego użytkownika, a w tym miejscu możemy zmienić swój profil. Zarówno jak w przypadku opisów kategorii, tak i niektóre motywy udostępniają pod wpisem małą notkę o autorze, czyli tą biografię. Jeżeli ją uzupełnimy i wyświetlana jest taka informacja pod wpisem, na pewno zwiększy to atrakcyjność naszego bloga. Tutaj możemy dodatkowe dane kontaktowe wpisać. Tutaj możemy uzupełnić swoje dane i korzystać również ze zmian kolorystyki, którą przyniosła nowa wersja WordPressa. Pozostawmy domyślnie na razie. Również jeżeli nie korzystamy z edytora wizualnego, możemy go w tym miejscu wyłączyć i korzystać tylko z tekstowego. Kolejna dość rzadko używana sekcja to narzędzia. W tym miejscu tak naprawdę nigdy nie korzystałem z tych opcji. Przydatna jest opcja import. W tym miejscu możemy zaimportować z innej platformy blogowej dane do naszego WordPressa i w ten sposób ułatwić sobie rozpoczęcie przygody z WordPressem. Należy wcześniej jednak odpowiednio się do tego przygotować. Eksport. Możemy wyeksportować nasze dane, wpisy lub strony lub całą treść. Ostatnia sekcja i zarazem najważniejsza to sekcja ustawienia. W tym miejscu będziemy mieć możliwość kontroli całego bloga i najlepiej na samym początku dokonać odpowiednich ustawień i zmian. W tym miejscu deklarujemy nasz tytuł witryny i opis. Tutaj adres WordPressa i adres witryny. Nie muszą one być tożsame. W tym miejscu doczytacie więcej informacji na ten temat. Adres e-mail, na który była dokonywana rejestracja naszego WordPressa. To, czy mamy możliwość rejestracji nowych członków, na jakim etapie zaawansowania ma taka
taki członek otrzymywać uprawnienia, strefę czasową, w jakiej działamy, format daty, godziny oraz pierwszy dzień tygodnia. Na pewno przyda się to, jeżeli we wpisach jest wyświetlana data i godzina opublikowania. Sekcja ustawień pisania czy tworzenia. Mamy możliwość konwertowania emotikon. Tutaj mamy możliwość wykorzystania automatycznych poprawek dokonywanych przez WordPressa. Ja tej opcji nie polecam zaznaczać i nie zaznaczam. Tutaj mamy domyślny format wpisu i domyślną kategorię, jeżeli nie przypiszemy żadnej innej. Domyślna kategoria linków. W tym miejscu możemy ustawić adresy, w które będzie wysyłany ping. Czytanie. Tutaj mam możliwość zdeklarowania, w jaki sposób będą wyświetlane nasze wpisy. Polecam w kanałach nowości ustawić jedynie wypisy. Ochroni to naszą zawartość przed nielegalnym kopiowaniem. Dyskusja. Tutaj radziłbym się dobrze wczytać, aby zabezpieczyć naszą dyskusję, utrzymać ją na kulturalnym poziomie. W tym miejscu możemy wpisać niechciane słowa, które będziemy mogli wykorzystać do uporządkowania naszych komentarzy. Tu możemy zadbać o to, aby był w odpowiedni sposób wyświetlany awatar, czyli obrazek profilowy naszych komentujących. Media. Możemy tutaj zarządzić, w którym miejscu będzie osadzony nasz plik na serwerze i jakie będą rozmiary przypisane dla rozmiaru miniatury, średniego i dużego. Bezpośrednie odnośniki. Tutaj będziemy mogli zarządzić, jak będzie wyglądał link w naszej wyświetlanej w adresie strony. I to by było na tyle. Zapraszam do komentowania i do obejrzenia kolejnych filmików. Do zobaczenia.